Sasten, mishmak helubeita luyokole.
Shanta el Kukulkan. Ya no ya huye. Megin Wolting Buya, Huabash Tetankabo. Hetz Basho, Katukultik. Tingualitech, Jambach Timbuya, Tutse. Tabetin Lixikimbao, Alguaku Yantal, Ulak Pateli, Tuhaji. Tinlik es Makimbaman Tats. Makachi. To Quetzalcoatl, pierzasty wąż. Aztekowie czcili go jako siłę przyrody, odpowiedzialną za wiatr i deszcz. Kiedy był szczególnie rozgniewany, zjawiska te przybierały ekstremalną postać, mającą oczyścić ziemię i niebo. W ten sposób stał się również związany ze sprawiedliwością i z litością. Według jednej legendy w stanie nietrzeźwości uprawiał kazirodztwo z siostrą, a w ramach pokuty podpalił się. Następnie jego popioły wzniosły się do nieba i stał się również bogiem światła. Przekroczyłam rzekę. Prawie jestem w więzieniu. Wszędzie są strażnicy. Idziemy w kierunku rzeki. Odezwaj się, kiedy będziemy na miejscu. Dobra. Titi nie ma skrzyni. Wiem. Muszę dołączyć do Amaru. To, o co walczyłam po śmierci Saidiego, przepadnie. Ja do tego nie dopuszczę. Chodź, idziemy. Skończył się czas. Ktoś musi znaleźć skrzynię. Jeśli się nie naładuje słońca i nie stworzy świata od nowa, to koniec. Mam inną poszlakę. Być może twoje tatuaże, czapla i zaćmienie. Te znaki były wyrzeźbione na ołtarzu, z którego wzięto skrzynię. Co? Co one oznaczają? To jest moje przeznaczenie. Szkarłatny ogień, Chakchel. Ten oznacza moją przeszłość. Symbolizuje Chimchichikę, ostatniego władcę Paititi. Ma grobowiec w górnej dzielnicy. Zabierzesz mnie tam? Są w całym grobowcu.
Jeśli coś tam jest, to na pewno już dawno by to znaleźli. A Maru na to nie wpadł. Nie wie nawet, czego ma szukać. Będzie tam pełno strażników. I jakoś sobie poradzimy. To niebezpieczne. Z pewnością. Więc nie traćmy czasu. Jak się miewa Etli? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z uczu. Ród panujący został wyeliminowany. Ma symboliczną władzę nad miastem, a faktycznie rządzimy nim my. Pozwalamy im pozornie utrzymywać władzę z dwóch powodów. Umożliwia nam to skupienie się na poszukiwaniach srebrnej skrzyni i łagodzi nastroje tubylców, którzy są niechętni wszelkim zmianom. Johna, jestem z Unuratu. A, dobrze. Esli chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc uczu, czy skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu? To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Esli. Zaufaj swoim instynktom. Lecz kalanko ele lobucich, choć pila bucio. Jak się miewa Etli? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z uczu. Johna, jestem z Unuratu. A, dobrze. Etli chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc uczu, czy skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu? To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Etli. Zaufaj swoim instynktom. Lecz kalanko ele lobucich, choć pila bucio. Więcej nie uniosę. Tulaka tu kuchil. Bash le helo. Telo, ichi lechi uovo. Shena wile. Myślisz, że więcej ich nie ma? Na razie. Musimy jak najszybciej dostać się do górnej dzielnicy. Prowadź. Nie rozumiem, co to znaczy.
Weź ten klucz. Chodź. Chcę ci coś pokazać. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję. Łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? To moje przeznaczenie. Ma związek z ofiarą Kukulkana. Gdy szkarłatny ogień dymi, szukaj swego odbicia. To potężna siła, która wymusza odpowiedzialność. Czy którekolwiek z tych stworzeń kiedyś tu się przedostało? Stworzenia? One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy. A mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o Yasil? Yasil? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Klucz, który ci dałam, powinien tu zadziałać. Co mogło wydarzyć się, Yasil? Jest wiele legend. To było dawno. Ale Paititi w dużym stopniu zawdzięcza swoje bezpieczeństwo właśnie im. Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich działań. I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza publicznie złożyć kogoś w ofierze. Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania i nie kosztem skrzyni. Bojownik, który zostanie złożony w ofierze, trzymaj się blisko i rób to samo, co ja. Tłum może zwrócić się przeciwko nam. Tędy. Dziuntunysz, pućki licz, ultunysz. Którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, naszemu istnieniu. Ich przywódczyni, zdrajczyni Unuwatu, upadła królowa, jest w moich rękach. Ale nie jest jeszcze za późno, by ją uratować. Dzisiaj składamy ofiarę Kukulkanowi, modląc się o ochronę w obliczu nadchodzącego zaćmienia. Chodź, zobacz, dzięki co robi. Dzięki tej ofierze życie tego rebelianta zostanie odkupione. Oby jego towarzysze przejrzeli na oczy i dołączyli do nas ponownie. Zrealizować jego cel.
Chłopiec jest za tymi drzwiami. Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramę. To mi długo nie zajmie.